ponownie w grze Rise of Rise of the Tomb Raider. Pamiętacie, bo to miejsce. Czyli i udajemy się dalej w poszukiwanie zaginionego robota. Jak mogliście zauważyć na moim kanale, cały jadek. Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Wiecie, problem jest taki, że to jest tak naprawdę pierwszy moment od dawna, to jest pierwszy odcinek, który jest nagrywany teraz na bieżąco. No nie pierwszy, bo to już nie nadążę na pierwszy odcinek, bo ta seria się cieszy największą popularnością na tym kanale. Później robimy sprzęt sobie wyświetlić. Coś tu jest. To jest nowe. Jedną ze znajdziek w tej grze to są artefakty. Gdzie poza podstawową wiedzą zawsze będzie mogli tematyce religijnej. Bardzo szczegółowy i wysadzany kamieniami szlachetnymi. Wygląda na bizantyjski. Może pochodzić z X wieku. Treść pasuje do legendy o proroku. Na większości artefaktów w grze, poza podstawową wiedzą Lary, możemy jeszcze przyjrzeć się bliżej naszemu artefaktowi i dzięki temu uzyskać jakieś dodatkowe informacje na jego temat. Zawsze wiecie, zawsze więcej kontentu. Zawsze będzie ciekawsza gra. No i dobra, nie ma co czekać. Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Gra jest naprawdę, jeśli ktoś szuka, właśnie nie jest w ogóle zaznajomiony z serią Tomb Raider, tak jak ja byłem przed początkiem tej gry, to naprawdę bardzo polecam. To jest, myślę, dobra gra, żeby dla takiego, wiecie, nowszego gracza mimo wszystko zacząć od tej gry, myślę, że to jest niezły pomysł. Ewentualnie od tej poprzedniej, Shadow of the Tomb Raider, bo ta jakby wyszła później. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok. To tutaj. Tata miał rację. No i teraz wam coś pokażę, jak znajdę. O, mamy to. Jak się odda... O, właśnie. Jak widzicie, w grze mamy tutaj różne lokacje. Ja na początku myślałem, że ta gra jest taka dosyć, wiecie, jak grałem w to pierwszy raz, taka dosyć liniowa. Od punktu A do punktu B i jak się coś znajdzie, to bardziej nam przydatne do ulepszania postaci, a nie, że mamy tutaj jakieś stuprocentowanie. Otóż byłem w błędzie. Pierwsza lokacja, co druga lokacja jest liniowa, w której jest niewielka ilość rzeczy do zebrania lub nie ma ich wcale, a reszta to są ogromne, otwarte lokacje, w których naprawdę jest co robić. I tak samo myślałem, że to jest część prologu. Nie ten szczyt góry i myślałem, że tutaj nie ma nic do zbierania, a jak widzicie, jest. I na miarę możliwości postaram się znaleźć tutaj większość rzeczy. Ja tą grę dosyć dobrze już pamiętam, także myślę, nie powinno być problemu. Jakoś się... O! Widzicie. Pod prawą gałką na konsoli Xbox One należy nacisnąć tą gałkę i wtedy podświetlają się elementy znajdźki, przedmioty, surowce i tak dalej, freski. Z którym możemy wejść w interakcję. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Oczywiście postać nazywana tutaj prorokiem jest Jezusem. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. A i na początku musicie tego przyzwyczaić, bo nie wiem jak jest na innych konsolach, ale na Xbox One na początku jest mały problem z napisami, mianowicie nie wyświetlają się wszystkie. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. Mamy już pierwszy poziom języka greckiego, co pozwala nam przetłumaczyć monolit, albo możemy iść dalej. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w obliczu. I zobaczcie.
Użyj A, aby oznaczyć dowolny punkt na mapie punktem orientacyjnym. Przy użyciu instynktu przetrwania punkty te będą widoczne jako niebieskie promienie światła. I teraz zobaczcie sobie, że na mapie zaznaczyły nam się skrzynie z monetami, bo monolity pokazują właśnie skrzynie z monetami. Są też plecaki i mapy, które pokazują inne rodzaje znajdziek, ale o tym później. Mianowicie skrzynie z monetami i zestawy survivalowe pokazują te dwie rzeczy. Dobrze. Monety opłaca się zbierać, ponieważ później natrafimy na momenty, gdzie będzie można wydać je na bardzo ciekawe rzeczy. Niektóre to są takie rzeczy typowo usprawniające rozgrywkę, ale są też bardzo fajne i potrzebne gadżety, które naprawdę pomogą nam się dostać do niedostępnych wcześniej już miejsc. Czego idzie się tak na dobrą sprawę domyślić, ale ja chciałbym jeszcze znaleźć tą... Jeszcze raz. Aha. Przeczytałem i nie wiem, jak się zaznacza, nie? To właśnie jest ten cały... A tutaj! Szukają grobowca. Dawaj, dawaj, muszę dawaj. Znaleźć go wcześniej. Dobra, Lara, już kończ. Wiecie, początkowo to nie będą jakieś ogromne sumy, na przykład 7 monet, nie? Bogactwo. Ale z czasem zaczną to być coraz większe ilości. Oto jedna z umiejętności, jakie posiadamy na sam początek, mianowicie za pomocą naszego ukryte czekana. Wejście. Za pomocą naszego czekana możemy rozwalać uszkodzone już wcześniej ściany. I przygotujcie się na to, bo to będzie coś pięknego. Nie wiem, na ile YouTube to popsuł, ale grałem w to za to pierwszym razem. To piękne. Szkoda, że tata tego nie widzi. Widziałem jeszcze też gameplay z wersji na PC i tam to wygląda jeszcze wiele lepiej, także. Dobrze, że tu nie jest przepaść, nie? Bo tak patrzyłem w bok zamiast do przodu i by wyszło. Powoli, żeby tylko nie spaść, zwłaszcza z moimi umiejętnościami w grach tego typu. Tu nad nami przyleciał właśnie helikopter należący do trójcy. O, tutaj na drugi moment strasznie. O, właśnie. Pamiętam jak raz źle spojrzałem i wiecie, w tej serii będzie dużo takich śmierci jak ta w pierwszym odcinku z tej góry, tak? może nie aż tyle, ale wybaczcie to, ale naprawdę w tej grze opłaca się zbierać wszystko i ja natomiast wiem, że muszę ograniczyć używanie takich słów jak naprawdę, bo za dużo ich jest. Ale spokojnie, z czasem się wszystko rozpracowuje. I myślę sobie, że dopóki się... Tomb Raider to nie jest dobra gra, żeby... ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Kończąc moją myśl... Przedostać się. To nie jest najlepsza gra do tego, żeby, wiecie, jakaś taka seria pogadankowa. Myślę, że raczej jak te Star Warsy będę nagrywał sam, to tam będę się starał. Albo jakąś grę typu Rayman. To też jest w planie, zresztą i Origins, i Legends, ale to w przyszłości, jak któraś z tych serii zostanie zakończona. Pewnie Indiana Jones, bo on zostanie najszybciej skończony. Niech to. No świeć. Powiem wam, że jak ja bym miał przejść przez takie miejsce, gdzie jest tyle skorpionów, to naprawdę... No, łatwo by nie było, nie? Przedostaliśmy się do następnej lokacji. Matka, ja mam dzisiaj problem ze słowieniem się. Naprawdę, tutaj jest to źle. Tutaj bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Z tego co... O, właśnie. Zakon trójcy. Moneta chyba? Tak. Cała jedna moneta. Raz tu, ja wiem. Bez tego też nie można było obejść, nie? O, mamy kolejną znajdźkę w tej grze. Tam są dokumenty, tak? Więc posłuchajmy. Synu. Do zakonu trójcy doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy oazie na obrzeżach Verii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla proroka,
Trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. To kłamca i heretyk, przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyje. Czyżbyś zawiódł nas? Dokumenty też są ogromną częścią gry. Są to albo teraźniejsze zapiski, czy też nagrania postaci w fabule, lub też jakieś właśnie starożytne manuskrypty postaci. Tak, naprawdę, ja mam dzisiaj taki problem z wysłowieniem cię. Po prostu rzeczy z odległej przeszłości. Bardzo wiem, gdzie miałem teraz iść. Nie, to tak na poważnie. Może tędy faktycznie. Tak wygląda, jakby tutaj się... No właśnie. Ale na szczęście mamy pistolet, więc sobie z tym poradzimy. I zapamiętajcie ten taki prostokątny blok, znaczy prostokątny trapez, kwestia sporna, który się tutaj pojawił, bo za chwilę tą mechanikę wykorzystamy w jeszcze jednym miejscu. Detonują ładunki do... O właśnie. Znaczy nie to miałem na myśli, ale tu też się przyda. Teraz wypadało podnieść poziom wody. Już widzę jedno miejsce. Nie za bardzo pamiętam, gdzie było drugie, ale za chwilę sobie z tym poradzimy. A zresztą chyba nawet widzę, w którą stronę będzie trzeba się udać. A, proszę bardzo. O, właśnie tutaj. To jest wcześniejsza część tego. Aha, i tyle wystarczy. Dobra. Ja tu jeszcze drugiego miejsca, tylko to się okazuje, że to jest tyle. Bo stąd powinniśmy móc już doskoczyć wyżej, tak mi się wydaje. O, dokładnie tak. No i... Zdążajmy, więc dalej. Bez przesady, Lara, tutaj też nie musiała się przyjmować. To jest pułapka, którą zapamiętałem. Troszkę tutaj, bo... Naprawdę, są takie momenty w tej grze, gdzie ona naprawdę ani na chwilę nie zwalnia. Aha, B szybciej, ja zawsze klikam... Zawsze klikam A, bo w każdej grze Lego A to jest pływanie, znaczy grze Lego ogólnie w większości gier. Biedna Lara. Ej, mu katrupiłem. Jesteśmy w Syrii, gdzie jest ciepło. Niesamowite. Udało nam się, tato. W każdej lokacji w tej grze mamy też coś takiego jak wyzwania. Z tego co kojarzę, minimum jedna na lokacji jest. Znaczy, wiecie, w tych lokacjach liniowych czasami nie ma wyzwań, ale... To nie jest reguła. Muszę znaleźć sposób, by wspiąć się wyżej. Może zdołam podnieść poziom wody. Chyba póki co właśnie bez podniesienia poziomu wody, tak jak mówi Lara, nic tutaj nie zdziałamy. Nawet nie widzę póki co celów, a tutaj z tego co pamiętam to były takie... Nie wiem... A, ciężko mi to nazwać, zaraz wam pokażę. Możecie w komentarzach napisać, co to jest, jak ktoś wie, bo ja nie mam pojęcia, jak to nazwać. Tak jak mówię, moje problemy ze swoim dzisiaj są ogromne. Dobra, i co nam to dało tutaj w tym momencie? Dobra, już widzę, co nam to dało. Teraz możemy dostać się tutaj. Wiecie, za pierwszym razem jak grałem w tą grę, to tak jak mówiłem, nie wiedziałem, że to jest lokacja normalnie. Myślałem, że to będzie działać w tej grze na zasadzie poziomu. Okej, dobra, udało się. No właśnie myślę... Jeszcze? Matko, ile tam tej wody jest. Teraz już powinniśmy móc się tu dostać. Bo, dokładnie tak. Wiecie też, odkąd zacząłem montować te odcinki, to tak naprawdę dużo więcej czasu ode mnie to wymaga, poświęcenia dużo więcej czasu, bo jednak montowanie tych odcinków zajmuje swoje, nie?
Już nic nie ma. O, mamy tutaj kolejny dokument. Niech to. Zaraz tu będą. A więc cofajmy go. To niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem serce proroka Dzidą. Patrzyłem, jak umiera. Jego ludzie zapewne ubrali innego człowieka w szaty zmarłego proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych, zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wyrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięga. Dokument ten został spisany oczywiście przez członka trójcy, której bardzo zależało na tym, żeby... O, ten następny dokument. Jak się tutaj... Czy tu jest jakaś opcja wejścia? Tutaj nic na pewno się nie stanie, dobra. Czekajcie, zanim jeszcze... Zobaczymy szybko, czy nie ma niczego na dole. Jest monety. Też pewnie dużo nie będzie, ale wiecie, zawsze coś, nie? Z tego co pamiętam, jak się dokładnie zbiera, to tam w sklepie później można od razu jeden przedmiot kupić, więc... Nie pogardzę taką opcją. Coś jest? Wyglądało, jakby było. O, to jest właśnie to, co trzeba niszczyć. 1 na 7 chyba? Coś takiego. Tylko nie za bardzo pamiętam, gdzie były te rzeczy, więc... Okej, tam jest drugi. Okej. Tu jest trzeci? Kurde, szybko idzie. Trzeci, tu jest czwarty. No tu gdzieś też był. O, tu jest czwarty. Takie wiecie, możecie też to wykorzystywać jako tak, swojego rodzaju poradnik, nie? Jeśli ktoś jeszcze będzie przechodził tą grę. A naprawdę warto. Jest to tytuł, który trzeba mieć. Tu prawdopodobnie mamy zestaw survivalowy lub też monety. Dokładnie. Spojrzę w ogóle na mapę. Bo... O, właśnie wyzwanie. Mam tutaj jeszcze kolejną... Nie z monetami, więc się od razu do niej przejdziemy. Najpierw jednak wysłuchajmy sobie tutaj zaległy dokument. No, halo. Panie, jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Znaleźliśmy grobowiec proroka. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążyliśmy za nim do oazy. To, czy prorok uciekł śmierci, czy kto inny nosi jego szaty, nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku, a grobowiec w końcu spełni swoją rolę. Wiecie, odcinki z Tomb Raidera do nagrywania są też o tyle fajne, że tutaj nie ma dużo montowania, bo o ile w grach Lego tam wycinam nudniejsze momenty, to tutaj naprawdę każdy element fabuły jest ważny. Nawet to takie zbieractwo też wprowadza w klimat gry i właśnie wspaniale oddaje krainę, w jakiej się znajdujemy. Także myślę, że w tym przypadku to akurat nie ma czego pomijać. I po raz trzeci muszę wejść na górę. Okay, tutaj... No. Czasami to mnie... Powinno się udać? Właśnie tak. Patrzcie, jedną serią. Keczy, te wszystkie... Nie wiem co to jest. Wiecie, przepraszam, ale zapomniałem jak się nazywało to... Coś było jeszcze, na stówę. Może tam z góry będzie widać, bo tutaj to mamy tak trochę ograniczone pole widzenia. No nic. Ten, a tu jest gdzieś, o właśnie. Dobra. Panie, ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowcu. Rozbiliśmy obóz i przygotowujemy się do szturmu. Tuż przed zamknięciem bram dostrzegłem człowieka podającego się za proroka i muszę przyznać,
jest do niego podobny. Ale to niemożliwe. Nieważne. Przed Zmierzchem wszyscy w środku zginą. Zakon Trójcy położy tej herezji kres. To jest miejsce, w którym planuję skończyć ten odcinek. Muszę podnieść poziom wody. To jest też zagadka, na której pierwszy raz przechodziłem tę grę, miałem duży problem. Więc myślę, że miejsce takie wręcz idealne. Także to by było na tyle z tego materiału. Wyczekujcie kolejnych odcinków z serii Rise of the Tomb Raider i mam nadzieję, że seria wam się podoba, że dobrze ją przyjmiecie, bo naprawdę gra jest warta wszystkiego. Jest naprawdę świetna. O. Zaraz się tego pozbędziemy. To i tak na początku następnego odcinka będę musiał zrobić, ale no. Więc to by było na tyle. Zobaczę jeszcze na szybko, co jest tutaj, bo to się kojarzy. O właśnie, monety. Dobra, już nie będę tego robił. Widzimy się w następnych odcinkach i cześć.